Pierwszym akordem rozpoczynającym obchody milenium wielkiej obrony Niemczy, święta upamiętniającego bohaterską obronę grodu przed zmasowanym atakiem sprzymierzonych wojsk niemieckich, czeskich i wieleckich, była uroczysta sesja Rady Miejskiej. Oprócz wielu zaproszonych gości, w tym radnych, włodarzy miasta, parlamentarzystów, gości zagranicznych zaprzyjaźnionych z Niemczą miast, w inauguracji obchodów milenijnych uczestniczył prezes Uzdrowisk Kłodzkich, pan Marcin Gwóźdź. Uzdrowiska Kłodzkie S.A. objęły finansowym wsparciem renowację makiety średniowiecznego grodu Niemczy z roku 1017, której odsłonięcie w dniu 8 września zainicjowało uroczystości milenijne oraz konferencję w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Proszę wszystkich o zaczęcie rozwiązywania tych pomarańczowych kokardek. Ja chciałem podziękować za zaproszenie panu burmistrzowi, ale szczególnie chciałem podziękować dwóm paniom, pani Renacie Kukuła i pani przewodniczącej Edycie Wielnik, przewodniczącej Rady, bo to jest osoba, która zaszczepiła mnie ideą współfinansowania tej pięknej makiety. I myślę, że tak jak ja, jestem wdzięczny. Państwo również tym paniom wdzięczni będziecie i podziękujecie gromkimi brawami. Brawo! Brawo panu. Drodzy Państwo, 1000 lat historii. A ja chciałbym się z Państwem podzielić jednym takim wspomnieniem. W moim domu rodzinnym, w bibliotece mojego taty, trochę z boku, przez lata od mojego dzieciństwa leżała książka w szarej oprawie, 6 tomów, Bolesław Chrobry, Antoniego Gołubiewa. Proszę Państwa, to powieść historyczna, to powieść o tym, jak Polska stawała się chrześcijańska. O tym, jak 1000 lat temu wykuwała się polska państwowość. O tym, że gdyby nie bitwa, nie obrona grodów Niemczy 1000 lat temu, Bolesław Chrobry nie zostałby w 1025 roku królem. Z tego miejsca chciałbym Państwu pogratulować. Pogratulować pięknej makiety. Patrzę na nią z zazdrością, bo uzdrowiska kłodzkie również mają piękną historię, ale nie tak piękną jak Niemcza. Chciałbym też pogratulować ludzi tak zaangażowanych jak pani Edyta i pani Renata. Panie burmistrzu, gratuluję takich mieszkańców, takich społeczników. Życząc Państwu miłego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Proszę Państwa, historia Niemczy. 1000 lat do tyłu, rok 1017, obrona grodu niemczańskiego. Niewiele osób o tym słyszało, a jest to istotny punkt w mapie historycznej naszego kraju. Piękny gród, który został przeciwstawiony potędze cesarstwa niemieckiego 1000 lat temu, obronił polską państwowość i tutaj polska państwowość się kształtowała. Dlatego musimy pamiętać o naszej historii i stąd to wsparcie dzięki pani Edycie Mielni, która zaraziła mnie, zaszczepiła mnie ideą współfinansowania tej pięknej makiety. W 1017 roku niewielkie dolnośląskie miasto przez miesiąc odpierało ataki 12-tysięcznej armii cesarza Henryka II. Makietę średniowiecznego grodu udało się ocalić i zrewitalizować dzięki nie tylko sponsorom takim jak Uzdrowiska Kłodzkie, ale także wysiłkowi wielu ludzi skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Niemczy i Ziemi Niemczańskiej. Jako Towarzystwo Miłośników Niemczy byliśmy to winni po prostu naszym mieszkańcom, wiedząc o tym, że mamy makietę, wiedząc, że mamy ludzi, którzy chcą pomagać i my sami chcemy pewne wartości historyczne, kulturalne kultywować, stwierdziliśmy, że po prostu musimy to zrobić i nie ma innego wyjścia. Faktycznie było to 5 miesięcy ciężkiej, mozolnej pracy,
Było przy tym wiele emocji, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, ale daliśmy radę dzięki ludziom, którzy nam pomagali społecznie i chcieli tak jak my, aby ta cząstka historii była nadal z nami i aby pozwoliła nam trwać i nie zapomnieć o tym, czym jest nasza Niemcza, ponieważ ją kochamy. Bez pomocy osób zewnętrznych, takich jak uzdrowiska kłodzkie, jak ośrodek hodowli zarodowej, nie dalibyśmy rady w ogóle, ponieważ środki finansowe, nakłady finansowe, które musieliśmy ponieść, były przeogromne dla naszego towarzystwa. Mimo to daliśmy radę i jesteśmy wdzięczni przede wszystkim społecznikom, którzy pracowali nieodpłatnie, znaleźli czas. Bez tych ludzi nawet te pieniądze by nam nie pomogły. Najważniejsza była dla nas w tym momencie praca społeczna, bo pieniądze przy staraniach i kreatywności można załatwić, ale zmotywować ludzi do pracy po godzinach, po ciężkim dniu pracy jest naprawdę bardzo ciężko. Dlatego serdecznie im dziękuję, bo bez nich nie byłoby to możliwe. Bez nich nie byłoby mnie tu dzisiaj. Ja akurat nie jestem sąsiadką, jestem burmistrzem Piławy Górnej. W związku z tym dzisiaj, no powiem szczerze, zazdroszczę Niemczy, że mają taką makietę. I na pewno będę informowała i mówiła też naszym uczniom, tak, i mieszkańcom, że warto podjechać do Niemczy, tak, nie tylko zobaczyć miasto, ale oczywiście tą makietę. My w Piławie Górnej niedawno, bo w maju, otworzyliśmy Regionalną Izbę Pamięci. Zbieramy właśnie informacje, zabytki, pamiątki po byłych zakładach Bobo, Nowar i tak dalej. I to jakby też się wpisuje w to, co teraz Niemcza robi. Także gratuluję wszystkim tym, którzy to zrobili. No i oczywiście inicjatywy, tak? No bo powiem szczerze, że bez ludzi tak naprawdę żaden burmistrz, włodarz nic tak naprawdę nie zrobi. Pani burmistrz, ja właśnie o to chciałam zapytać, że całym motorem tego całego przedsięwzięcia było właśnie Towarzystwo Przyjaciół Niemczy i Ziemi Niemczańskiej. Bez tych ludzi nie dałoby się odtworzyć makiety. I bez pomocy oczywiście wszystkich innych, między innymi sponsorów. Ja zawsze mówię, że każda organizacja czy stowarzyszenie bez lidera, bez ludzi tak naprawdę nie będzie istniało, tak? Nawet jak gdybyśmy my, burmistrzowie, dawali na to pieniądze, tak? Prosili o to czy o tamto, bez lidera, bez ludzi, bez członków tak naprawdę nic się nie zrobi w żadnym mieście. Także gratulacje również dla tych wszystkich osób. No i że Niemcza też ma takich ludzi, ale ja w Piławie też takich ludzi mam wspaniałych, także dziękuję bardzo. To było bardzo ważne wydarzenie 1000 lat temu, ta bitwa pod Niemczą. I ona zadecydowała o losach Polski, późniejszych losach Polski Bolesława Chrobrego. Myślę, że niedoceniona, myślę, że trochę zapomniana, ale widać, że mieszkańcy Niemczy, gospodarze Niemczy, radni w sposób doskonały. Stowarzyszenie, tak, oczywiście stowarzyszenie. Zdają sobie sprawę, że jest to bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Zdają sobie sprawę, że należy przedstawiać i pokazywać innym mieszkańcom Dolnego Śląska, Polski, właśnie jak to się 1000 lat temu działo. Bohaterowie tamtych wydarzeń, patrioci, pełni wiary, optymizmu, ale także posiadający taki pozytywny spryt i przebiegłość, rozstrzygnęli bitwę na naszą polską korzyść.